Witajcie, z kolejnym maksymalnym vlogu. Dzisiaj, jak widzicie po nazwie odcinka, porozmawiamy o tym, co się wydarzyło wczoraj, lub to było przedwczoraj, to było wczoraj, 16. U was to będzie trochę później ten filmik, znaczy nie, chyba dzisiaj go nawet wrzucę. Okazało się o 16 godzinie na E3, Bethesda oświadczyła, że wychodzi Fallout 4, tak. Fallout 4. Wrzucili pierwszy trailer, na początku teaser, czyli pierwsze zdjęcie, pierwsza grafika była z gry, która wyglądała niesamowicie, bo taki powrót straszny do tego był, ten armor wspomagający tutaj, gdzie się wyświetli wam zdjęcie, jak to wyglądało. Zaraz tu trailer wam się pokaże. No, więc tu już od jakiegoś czasu pewnie leci trailer, który albo teraz gdzieś go włączę, w którym właśnie pokazują, jak ta gra wygląda, co się zmieniło, aspekty, jak to się zaczęła ta epidemia, chyba jak myślę, jak rozmawiałem z upośledzonym, czyli Sebą, to właśnie, bo wtedy taki hype ja miałem strasznie, że Fallout 4 wychodzi. To akurat wtedy odcinek z WoWa wam nagraliśmy i potem szybko wbiłem na YouTube'a, żeby zobaczyć ten pierwszy trailer, i okazało się właśnie, że tak, że wychodzi ten jednak Fallout. I jak oglądaliśmy ten trailer, to ja byłem taki w ogóle... Grafika bardzo ładna, wiecie, jak w trójce poszli w stronę jakby postapokaliptyczną, taką ostrą, taką... Grafika trochę podobna jak dla mnie była do Half-Life'a, bo każdy szczegół nie zrobiliby jej bajkowej, ale bardziej realistyczną. Tak samo jak wszystkie poprzednie części, lecz to było z widoku z góry. I właśnie w tym, w starym właśnie Fallout'cie, którego przeszłem, który też seria jest, której nie robię, ponieważ ostatnio mam straszne problemy z Fallout'em, nie chcę mi odpalić i nic, nie wiem czemu. No ale wróci ta seria, bo musimy skończyć, dopóki nie wyjdzie nowy Fallout, bo jeszcze w tym roku ma wyjść. Nie podali dokładnej nazwy, bo na trailerze, jak zawsze na koniec trailera jest kiedy wychodzi, to tutaj nie było właśnie kiedy wychodzi. No ale ja czekam bardzo na tą grę. Z Sebą wymyśliliśmy, że on też zacznie nagrywać od razu Fallouta, jak tylko wyjdzie. Ja będę go kupował w premierę. I on mówi, żebyśmy pierwszy odcinek zrobili, że będziemy gadać przez TS-a. I on będzie nagrywał odcinek na swój kanał, a ja na swój kanał. No i tutaj jak widzicie trailer, to jak widzicie, to grafika nie jest taka jak w trójce, bo w trójce, jak wam mówiłem, jak wyglądała grafika, bardziej na realizm strasznie poszli. A tu po tym trailerze widać, że jakby poszli bardziej w kolory, bo jest więcej kolorów, nie ma tylko szarości, tej zieleni nuklearnej i innych. Są też właśnie kolory czerwone, inne miasta, będą kule, wszystko co było. Ładnie to przedstawili i jak właśnie nie dokończyłem o tym, że myślę, że początek gry to będzie przedstawienie, jak się zaczęła ta apokalipsa, bo tam będziemy w krypcie 111, nie 101, jak to było w Falloutie 3. I jak widzę, to właśnie jak pokazywali, że stali ci, nie wiem, to potem to się nazywało Brotherhood of Steel, czyli Bractwo Stali. No ale stali w tych pancerzach wspomaganych i przepuszczali ludzi przez bramkę, żeby wchodzili właśnie do tych krypt. I nie wiem, mogliby zrobić takie coś, że fabuła widać, że może być podobna do trójki, bo chyba od nowa będzie, że niby apokalipsa, inna historia w ogóle, jak widziałem po tym. I mogliby zrobić kilka, ale to kilka misji, jak było w trójce, to, że się rodzimy, które mi się bardzo właśnie spodobało, że się rodzimy i wszystko. Tu mogli zrobić takie coś, że się rodzimy, ale w normalnym świecie, nie w krypcie. Też mamy tam urodziny co ileś lat, mamy normalnie dom swój własny, kilka misji powinno być według mnie na prawdziwym świecie, w czasie, kiedy jeszcze przed wybuchem bomb nuklearnych. To powinni trochę też pokazać, bo to fajnie by wyglądało, byśmy mogli zobaczyć, jak ten świat wyglądał, właśnie jak na trailerze pokazali, że ludzie uciekali, te miasteczka były takie strasznie kolorowe, tam też latały te helikoptery i inne takie, wiecie. Właśnie by mogli to przedstawić, to by był fajny aspekt, bo ludzie by przynajmniej poznali, jak to się wszystko zaczęło. Znaczy, wiecie, nawet nowi, którzy zaczynają dopiero z Falloutem, by
wiedzieli, o co chodzi, ale by przynajmniej zobaczyli to też od innej strony, jak to się zaczęło, bo gry, które tak naprawdę mają, są postapokaliptyczne, to się dzieją, kiedy już apokalipsa się zaczęła, czyli był długi czas po apokalipsie nawet, niektóre gry są, tak jak Fallout 3, gdzie to kilkanaście lat było już po apokalipsie i jak się okazało, nie chcę wam spoilerować, że jednak powiem już wam ten spoiler, nie urodziliśmy się w krypcie tak naprawdę w Trójce, tylko my się urodziliśmy, tu już się kończył ten trailer, się urodziliśmy w normalnym mieście, potem do tej krypty doszliśmy, a gdzie nas oszukiwali, że się urodziliśmy w tej krypcie. I tu mogli zrobić tak, że się właśnie urodziliśmy w czasie przed przed wybuchem i że wchodzimy do tej krypty, że ten alarmy są wszystko. My próbujemy, wiecie, uciec do tej krypty, bo też ludzie wykupują miejsca do tej krypty i my, że spróbujemy jakoś się do niej dostać, żeby to przetrwać. Więc na to bardzo czekam. I w tym roku myślę, że jak teraz zapowiedzieli to, mamy teraz już 6 miesiąc 2015, jeszcze pół roku zostało, czyli myślę, że gdzieś tak pod koniec roku powinien ten Fallout wyjść, tak samo jak Metal Gear Solid, który wychodzi za 4 miesiące, 4 czy 3, coś takiego. Ja się napiję. No, na którego właśnie też czekam. To dwie są gry, na które w tym roku najbardziej czekam, czyli Fallout 4, który się okazał być prawdą, gdzie ja wątpiłem w to, że zrobię w ogóle Fallout 4. Teraz tylko Half-Life 3 będzie gotowe. Gdzie Half-Life 3 może wyjdzie, ja bym chciał, żeby Half-Life 3 wyszedł, bo w dwójkę się fajnie gra. No. Czyli dwie premiery, na które najbardziej w tym roku czekam, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain i Fallout 4, który właśnie się okazał, że wyjdzie w tym tygodniu. Ludzie już na Facebooku, ja sam udostępniałem, że o Jezus, wiecie, Fallout 4, ja jak oglądałem Fallout, ten wtedy to tylko siedziałem. Potem miałem takiego hype, od razu, wiecie, bo z mamą przychodziłem Fallout 3 w ogóle całego, to do mamy pobiegłem, powiedziałem, mamo, Fallout 4 wychodzi, wiesz, będziemy mieli znowu w co grać. I tak, właśnie Fallouta teraz 3 musimy nadrobić. Kurde, ale się rozgadałem o tym. I Metal Gear Solid, to właśnie tam nie będę zdradzał, no bo wy możecie sobie właśnie na YouTubie pooglądać gameplaye z Metala 5, na którego też czekam, która mi się właśnie spodobała strasznie, gdzie mam figurkę, wszystko z tego. Chuje moje dzikie węże. Fajnie by było, gdyby zrobili edycję kolekcjonerską Fallouta 4. Znowu z figurką. Figurką Vault Boya. Ale jakąś taką inną figurką. I z jakąś, znaczy Vault Boya, ale w jakiejś innej takiej postawie, coś takiego. I do tego jakaś, wiecie, plakat z Fallouta. Opakowanie te kolekcjonerskie. Oczywiście soundtrack, jakieś arty, no i jakieś takie, wiecie, jak było pudełko śniadaniowe, to by mogli zrobić coś innego, budzik na przykład w stylu Fallouta, jakoś jakiś, nie wiem, coś fajnego takiego, tak jak była ta edycja Pip-Boya, którą bardzo chcę i nie wiem, czy ja będę, czy pewnie tak, ale wiecie, jeszcze trochę czasu mi nie zajmie, będę miał, więc to by była fajna rzecz, jak tam był Pip-Boy, to ciekawe, co tu wymyślą, bo najlepszy content, jaki mogli zrobić na edycję kolekcjonerską, zrobili już w Trójce, gdzie New Vegas wyszedł potem oczywiście, po 2 latach, to szybko całkiem wyszedł. No, czyli tak wyszło po 2 latach, Fallout New Vegas nie miał edycji kolekcjonerskiej i był też fajny, bo go przeszłem. Ale Fallout, wiecie, 3 to Trójka, nie inaczej, bo New Vegas to była taka historia kuriera i wiecie, i taka, wciągnąłem się w nią strasznie, ale to nie było to samo co w Trójce. I teraz myślę, że 4 wznowi to, co miałem w Falloutie Trójce i zrobi to jeszcze z większym efektem. Może Michael Bay jeszcze przy tym będzie pracował, pracuje. Jakieś wybuchy fajne by mogli porobić. No. I jeszcze ostatnio WoWa zacząłem nagrywać z upośledzonym. I jeżeli chcecie z nami w WoWa grać, to będzie jeszcze filmik z WoWa, na którym będziemy o tym mówić.
bo będziemy robić nowe postacie, bo te Worgeny ostatnio tak źle wyszło, że każda misja się nam buguje, nie możemy robić, mamy rage i takie inne, że nam się odechciało grać z tymi Worgenami strasznie na odcinku. Zresztą strasznie dużo orkami też gramy. Mamy tam zaraz 15, ja zaraz 16 będę miał, to zaraz do 20 leveli dobijemy i jeszcze dalej, bo abonament mamy i będziemy kupować co miesiąc, żeby nagrywać dla was odcinki. Też się pojawią może jakieś odcinki z Worlds of Draenor, Mists of Pandaria, ja mam ten, bo Pandaria przeszliśmy całą fabułę, no ale nie przeszliśmy tam jak się wybiera, czy się chce być Aliantem, czy Hordą, to tam już nie graliśmy. No, więc ja bym mógł zrobić Mists of Pandaria, Kataklizmu i tych innych różnych cichych wężów. No. I jeżeli też czekacie na Fallouta 4, to wystarczy w górę i już preordery można nawet zamawiać Fallouta, na które, nie wiem, chyba się skuszę, bo 200 zł kosztuje preorder, a przynajmniej wtedy jak się kupi preorder, to już masz w dupie kupywanie późniejszej gry. Lecz jeden minus jest taki, że ja będę czekał, dopóki nie okaże się coś, że wychodzi edycja kolekcjonerska, bo jeżeli będzie miała wyjść edycja kolekcjonerska, to będę chciał kolekcjonerską. Więc poczekamy, może jakieś newsy wyjdą i jak będzie edycja kolekcjonerska, to nie będę robił. Jeżeli będziemy zrobić preordera na kolekcjonerkę, to wtedy bym mógł skorzystać. No, ale jak będzie miała być jak nie będzie kolekcjonerskiej, to zrobię normalnego preordera na z wersję podstawową. Myślę, że jakieś DLC by mogli też fajne porobić, bo ja mam wszystkie DLC do Fallouta trójki, ale nie poprzechodziłem ich, bo nie grałem jeszcze w nie. No. Ale to by było na tyle, ostatnio też Q&A nie było, które niedługo zostanie nagrane. Zadawajcie pytania pod Q&A'em, żebym mógł zrobić, bo jest mało strasznie pytań, dlatego ja nie chcę nagrać, więc wbijajcie do filmiku z Q&A i dawajcie łapki. Więc są na tyle w tym odcinku maksymalnego vlogu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zobaczcie po tym odcinkiem 25 łapek w górę, będzie fajnie. Mój Las Max, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się bardzo dobrze, uważajcie na wojny nuklearne, przygotowujcie się na apokalipsę i na...